Witajcie serdecznie w kanale sportowym, w programie Boxing Talk. Dzisiaj drugie wydanie tego magazynu, magazynu interaktywnego. Z waszym udziałem prosimy także w trakcie programu o telefony. Będziemy również dzwonili dzisiaj do dwóch postaci, jednej związanej ze środowiskiem bokserskim, a także do aktora, do Piotra Głowackiego, który kreował główną rolę w filmie Mistrz, który niebawem ma się pojawić na ekranach, film traktujący o Tedym Pietrzykowskim. Ale witam serdecznie Janusza Pinderę, naszego znakomitego eksperta pięściarskiego. Ja mam co nowego? Witam serdecznie. No cóż, nic nowego. No, znaczy, my czekamy na światełko w tunelu ciągle, ponieważ są jakieś, powiedzmy, pojawiały się informacje o tym, że być może jakieś pierwsze gale będą już organizowane w kwietniu. No ale to na razie wszystko pali na panewce, ponieważ raczej te sygnały, które napływają ze świata, są wciąż pesymistyczne. Na przykład po raz drugi odwołano galę z udziałem Ramireza i Postała. No, ci zawodnicy mieli szczególnego pecha, biorąc pod uwagę fakt, że ich pierwsza gala miała się odbyć 1 lutego w Chinach i została odwołana. Postał już tam był. Później teraz ta kolejna miała się odbyć w kwietniu. We Fresno też została już odwołana. Na razie słyszymy przede wszystkim o galach odwołanych, przesuniętych. Tak naprawdę nie wiemy, co z walką Joshua Pulev. Bo ta walka miała się w pierwszej fazie odbyć na stadionie Tottenhamu w Londynie. Później została przesunięta bodajże na 25 lipca. Dzisiaj już wiemy, że ta data też jest nieaktualna. Natomiast nie powiedziano, że ta walka jest przesunięta, więc być może w ogóle, jak rozmawiałem, dzwoniłem do Londynu i tam próbowałem zasięgnąć jakiejś informacji, no to być może tej walki nie będzie, bo z tego, co słyszymy, to Eddie Hearn na przykład bardzo by chciał jeszcze w tym roku doprowadzić do tego mega pojedynku, a więc Joshua Tyson Fury, a to by oznaczało, że powiedzmy w tym roku nie doszłoby do walki, trzeciej walki Wildera z Fury. Ale to są wszystko dywagacje. Mówi się o tym, że będą rozmowy z Wilderem, aby się zgodził na jakieś odstępne, prawda? No to musiało być solidne, odstępne ewentualnie, ale to druga strona się na ten temat jeszcze nie opowiadała. Ja myślę, że jesteśmy teraz na takim etapie, że mówi się przede wszystkim o galach odwołanych, przesuniętych. Żałujemy tego, czego nie ma. Natomiast prawda jest taka, że wszyscy i pięściarze, i promotorzy, a nie tylko pięściarze zawodowi, ale również pięściarze boksu olimpijskiego nie wiedzą, co dalej. Przerwany turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Dzwoniłem, rozmawiałem z Ryszardem Lewickim, że absolutnie nie wie. Być może takie kwarantanny będą trwały nawet do 6 miesięcy na Wyspach Brytyjskich. Już się mówi nawet o takich terminach. Na razie są co 3 tygodnie jakby wznawiane i także wszyscy siedzą, czekają na lepsze czasy, mówiąc krótko. Tak to wygląda. Zresztą chcemy się teraz połączyć z Adamem Kownackim, a więc Nowy Jork lub Catskill, bo wiem, że ostatnio był w górach Catskill i tam jakby szukał trochę wytchnienia. Halo, dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam. No właśnie, jak to się stało? Opuścił pan Nowy Jork, czy właśnie w związku czy epidemią koronawirusa, czy też inne względy o tym zdecydowały? No, koronawirusa, ale musiałem wrócić akurat na parę dni, bo musiałem parę rzeczy załatwić, ale jutro znowu uciekam w góry. Ale uciekasz, Adam, dlatego że co? Tam jest po prostu luźniej, można potrenować, czy zabierasz rodzinę? Jadę z żoną i z synem i potrenować sam, tak? Ale też się boję, tak, tego, co się dzieje. Byłem dzisiaj w sklepie, naprawdę każdy chodzi w maskach. No, nieciekawie to wygląda. No właśnie, wiesz, bo ja ostatnio, jak rozmawiałem z Tomkiem Adamkiem, to mówię, że on się nie boi koronawirusa, bo mi tam u niego jest spokojnie w Kernie. Natomiast ty czujesz tą atmosferę w Nowym Jorku grozy? No ja odczuwam, tak? Każdy chodzi w maskach. No jest każdy, w ogóle ich na ulicach nie ma, więc łatwo jest stracić się ten razić. Więc każdego, co znam, też to postrzega, żeby przypadku tego nie złapać. Powiedz mi, bo ty, jeden z twoich braci pracuje bodajże chyba w nowojorskiej policji, prawda? Tak, tak. No. I jak to wygląda w jego przypadku? Normalnie chodzi do pracy? Chodzi, no właśnie jest jakby, pilnuje na straży jednego z tych miejsc, tak? Gdzie w szpitalu, więc się o niego boję. Ale mają maski, więc powinno być dobrze. Natomiast drugi z braci był w branży budowlanej bodajże, tak? Tak, i u nich się wszystko na razie stoi. Stoi, nic się nie robi, tak?
Natomiast powiedz mi, bo ty przecież masz kontakt ze swoim menedżerem i z trenerem, zapewne jakiś telefoniczny. Jak to wygląda? Czy gdzieś tam się rysuje jakieś światełko w tunelu, jest, że być może, nie wiem, jakiejś przyszłości się mówi, czy też nie? Czy na razie się czeka? No była rozmowa, tak, że jak to się wszystko skończy, to jak najbardziej sobie ponownie w ringu i by był to rewanż z Robertem Heniusem, tak? I ten będziemy dążyć. Masz to obiecane? Obiecane nie, ale taki jest plan, tak? Będę się starał, żeby do tej walki doszło, tak? Myślę, że to był po prostu upadek przy pracy i w rewanżu to udowodnię. Cały czas ci siedzi w głowie ta walka? No niestety tak. Popełniłem parę błędów. No i życie, tak? Uczyłem się na błędach i na pewno wrócę silniejszym. Jeśli chodzi o w tej chwili te działania treningowe, na czym one polegają głównie u pana w tej chwili? Walka z cieniem i bieganie i ketle. Lubię bawić się ketlami strasznie. Jaka tam atmosfera jest z kolei w górach, w Catskill, tam gdzie kupiłeś dom? Mało ludzi, ale też dużo ludzi wyjechało właśnie z miasta, tak? Co widać, że ogólnie tam są pustki, ale w sklepach też widać coraz więcej ludzi, więc widać, że kto ma jakąś tam działkę, to przyjechał w góry jak najdalej od ludzi. Ale czy ty możesz zmienić miejsce pobytu? Niekoniecznie musisz siedzieć w domu. Nie ma takich obostrzeń jak u nas, tak? No nie, jest dużo placu, jest gdzie pochodzić, jest gdzie biegać, więc na pewno jest dużo ładniej, tak? Ale generalnie w Stanach Zjednoczonych ze stanu do stanu bez żadnych problemów można się przemieszczać. Na razie tak, ale coś tam mówili, że to może się zmienić, tak? A powiedz mi, bo ile to jest kilometrów do tego miejsca, gdzie masz ten dom z Nowego Jorku? To jest jakieś 240 mil, to nie wiem. No to 400 kilometrów prawie, tak? No to 2-3 godziny. No to tak, no to kawałek czasu. Jak jedziesz, ruch jest, czy raczej wymarłe wszystko? Nic, mam nadzieję, że będą takie korki, czy takie korki codziennie w Nowym Jorku, coś pięknego. Aha, czyli szybko można dojechać, czyli jest jakby trochę optymizmu, tak? Pod tym względem jest, można się chociażby tylko z tego cieszyć, tak? Bo tak to innych powodów specjalnie nie ma do radości. Nie ma, no w sklepie byłem, jest... Wpuszczają tylko po 10 osób na raz, więc trzeba czekać na zewnątrz przed sklepem i no i są na pewno inny świat w ogóle. Powiedz mi, czy ty ewentualnie, gdy jakieś już światełko w tunelu będzie i okaże się, że jakaś walka jest na horyzoncie, to zamierzasz przygotować się właśnie tam w Catskill, tam gdzie kiedyś Mike Tyson? Mówię o okolicach, bo oczywiście nie konkretnie w tym miejscu. Ty są na siłownię, skoro ty chyba 20 minut od tam, gdzie mam posiadłość, więc... Może akurat ta nam się udało. Nie będę w stanie jakby siłowni ogarnąć bliżej mojego domu. Ale jak najbardziej, tak? Mam nadzieję, że się uda i tak. Mam, że to jest taki jest plan, tak? Mam nadzieję, że się uda go też zrobić. Wspomniał pan, że na kolejną walkę zorganizuje pan sobie specjalny obóz przygotowawczy. No na pewno gdzieś wyjadę, tak? Jak nie będzie do Katki, jest to gdzieś indziej, bo myślę, że to jest potrzebne, tak? Dużo jest jakby ciężej teraz wszystko się ogarnąć, szczególnie, że staram się na każdego tam być, tak? I po prostu było to czuć, było zmęczenie w kolejnej walce, tak? I też dobry strzał wyszedł Robertowi, więc dużo z tej walki wyniosło. A powiedz, jak się w ogóle czujesz fizycznie, bo to na pewno jest, ta cała atmosfera jest przygnębiająca, no ale jesteś młody, wysportowany człowiek, to chyba ze zdrowiem nie ma problemu. No nie, zdrowy, czuję dobrze, wspaniale. Nawet dużo gorzej się czuję po walce za Ariolą, tak? Tu się naprawdę czułem dobrze. No niestety, taki jest sport, że strzał dobrze wyjdzie i niestety, tak. Ale te gymy w Nowym Jorku, na przykład Gleason's Gym i inne, są pozamykane. Wszystko jest pozamykane, tak. Nie ma żadna siła, tylko są sklepy otwarte Essentials, czyli jakby supermarkety i sklep alkoholowy. Wszystko jest pozamykane. Czy opłaca się mieć duży garaż, gdzie można zawiesić worek, żeby troszeczkę potrenować? No akurat, kurde, tego. Worku już nie mam, nie zamówiłem, ale mam bieżnię, więc wam pokażę. Siłownię mam, siłownia jest, więc jak jestem tutaj, trenuję. I to wszystko w twoim nowojorskim domu, tak? Tak, tak. A tam w Catskill też masz coś takiego, czy nie? Będę budował powoli, tak? Będę właśnie zbierał, po tej walce miałem bardziej rozpocząć, ale jeszcze no, z powodu wirusu jest wszystko jakby na poczekaniu.
Adam, no to wszystkiego najlepszego. Życzymy zdrowia i żeby doszło do tej walki rewanżowej z Heleniusem, ale wiadomo, na razie jest troszkę inny, trudny czas. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się okej. Wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla całej rodziny. Dziękuję. Nie wychodzić, siedzieć w domu. Jasne. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Chciałbym jeszcze nawiązać do smutnego zdarzenia, które miało miejsce w minionym tygodniu. Ryszard Furdyna, trener bokserski, który przez lata współpracował m.in. z Andrzejem Gmitrukiem, niestety także odszedł od nas. Akurat nie jest to związane z koronawirusem, natomiast trenował Wojciecha Bartnika, naszego ostatniego medalisty olimpijskiego z Igrzysk w Barcelonie. Tak, no i Wojciecha Bartnika, między innymi też Mateusza Masternaka. Pamiętam, ja słabo znałem Furdynę, natomiast Andrzej Gmitruk się z nim przyjaźnił. Pamiętam, że właśnie kiedy pracował z Masternakiem, to bardzo często się kontaktowali, rozmawiali, wymieniali różne uwagi. Później ja rozmawiałem z Andrzejem i tak to przechodziło. A więc kolejna, powiedziałbym, smutna wiadomość. Mniej więcej byli w podobnym wieku. Troszkę starszy był Ryszard Furdyna od Andrzeja Gmitruka. Proszę Państwa, żyjemy w bardzo trudnych czasach. To też powoduje pewne analogie do zdarzeń, które miały miejsce choćby w trakcie II wojny światowej. Wtedy także między innymi ludzie boksu, bo przecież tym się głównie zajmujemy w naszym programie, postawieni zostali w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. W tym potwornym czasie zdarzało się, że mistrzowie pięści trafiali między innymi do obozów koncentracyjnych. Jeden z takich polskich pięściarzy, Tedy Pietrzykowski, miał także swoją bardzo dramatyczną i barwną zarazem historię. Tak, on znalazł się w pierwszym transporcie w Oświęcimiu. To był przedwojenny wicemistrz Polski i mistrz Warszawy w wadze koguciej. No, tam stoczył wiele naprawdę ciężkich pojedynków. Każdy z tych pojedynków był walką tak naprawdę o życie. I to najczęściej Pietrzykowski musiał bić się z przeciwnikami, którzy byli od niego znacznie ciężsi, więksi. No i więc każda walka miała jakiś, powiedziałbym, ten dramatyczny kontekst. Także, ale wychodził z tych walk zwycięsko. Najważniejsze, że zdecydowaną większość wygrał. Bodajże tam się mówi o jednej czy dwóch porażkach. Jedna między innymi z jakimś holenderskim mistrzem Holandii, Saundersem, mistrzem kategorii półśredniej. Natomiast najważniejsze jest to, że przetrwał i dawał wiarę w to, że może być lepsze jutro swoim kolegom w obozie. Zresztą na te tematy miałem okazję nie porozmawiać kiedyś z Tedym Pietrzykowskim, tylko z innym znakomitym polskim pięściarzem, Antonim Czortkiem, wicemistrzem Europy z Dublina z 1939 roku, który też był w Oświęcimiu w obozie i tam toczył swoje walki. No on też w zdecydowanej większości wygrywał. Tam chyba przegrał tylko jeden pojedynek ze Slomo Aruszem, mistrzem Bałkanów, młodym Grekiem, który tam stoczył rekordową bodajże liczbę walk, ponad 200. Mówi się chyba, aż mi się nie chce wierzyć, ponad 200 walk, wszystkie wygrane. Jeśli chodzi o Arusza, w 89 roku powstał taki, o właśnie widzimy, to są ci, którzy właśnie toczyli te walki, między innymi polscy pięściarze, Munia Małecki. Małecki przygotował Daniela Olbrowskiego do filmu Bokser pod koniec lat 60. To jest cała plejada polskich pięściarzy. Tylko oczywiście ci najbardziej znani, jeśli chodzi o obozowe przeżycia, to na pewno Tedy Pietrzykowski i Antoni Czortek. Wspomniałem o Aruszu na kanwie jego, prawda, historii obozowych powstał film. Pierwsza taka koprodukcja polsko-amerykańska w 1989 roku. Film Roberta Younga, Triumf Ducha z Willemem Defoe w roli głównej. Tam konsultantem do spraw czysto bokserskich był nasz legendarny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski, ale to nie ma tutaj żadnych rodzinnych powiązań z Tedym Pietrzykowskim, Stanisław Dragan, a później wspomógł ich, zamienił właściwie Tedy Atlas, pierwszy trener Mike'a Tysona. To już była taka inwencja strony amerykańskiej. No i w ciągu ostatnich miesięcy kręcony był w Polsce i w tej chwili przygotowywany jest do premiery film Mistrz reżyserii Macieja Barczewskiego. Piotr Głowacki, znakomity aktor, wcielił się w rolę właśnie Tedego Pietrzykowskiego i w tej chwili chcielibyśmy połączyć się z panem Piotrem. Pan Piotr właśnie na zdjęciu tutaj w roli Tediego Pietrzykowskiego
który, tak jak wspomniał Janusz Pindera, toczył niesamowicie dramatyczne boje w Oświęcimiu i w innych obozach koncentracyjnych. Niemcy niejednokrotnie byli spragnieni tego typu zdarzeń sportowych. Była taka historia, którą opisał między innymi czeski pisarz Bohumil Hrabal z jednego z obozów, bodaj w Dachau, gdzie Niemcy, mając świadomość, że mają olimpijczyka rodem z Holandii, biegacza, sprintera, zorganizowali dla niego perfidny bieg z psami esesmańskimi na 100 metrów. Miał 10 metrów przewagi nad sforą psów, które specjalnie były podgłodzone. Jemu na szyi powieszono jeszcze, by je specjalnie zachęcić, kawałek kiełbasy. No i ten bieg został puszczony. Oczywiście Holender miał obiecane, że jeżeli wygra ten wyścig o życie, zostanie zwolniony z obozu. Natomiast kiedy było 10 metrów mniej więcej do mety, jak wspominają świadkowie, widać było, że Holender ma jeszcze kilka metrów przewagi. Strzał niemieckiego żołnierza w nogę spowodował, że Holender padł, no i został dopadnięty i rozszarpany w efekcie przez psy. Tak to wyglądało. Mamy pana Piotra Głowackiego. Witamy serdecznie, panie Piotrze. Dzień dobry. Jak to się stało, że zagrał pan tę rolę tego człowieka legendy, pana Tadego Pietrzykowskiego? Tak jak się to dzieje zazwyczaj w filmie, po prostu przyszła do mnie propozycja. Tym razem była to szczęśliwie taka bezpośrednia propozycja, że autorzy scenariusza, reżyser, producent od początku pomyśleli o mnie i przyszli z tą propozycją, więc tylko usłyszałem o tym, przeczytałem scenariusz, to pomyślałem, że jest przede mną długa i ciekawa droga. Słyszał pan wcześniej o Tadym Pietrzykowskim, że był ktoś taki? Nie, słyszałem wcześniej o filmie, czy oglądałem film dotyczący boksu w Auschwitz, ale nie konkretnie nie o Tadym Pietrzykowskim. Być może ten triumf ducha, prawda? Ten Tak, z Willemem Dafoe. Jakie pan trudności napotkał? Czy pan generalnie miał prywatnie do czynienia ze sportami walki? Jak to wyglądało, jeśli chodzi o przygotowanie właśnie do roli pięściarza? Nie, właśnie jedyne moje doświadczenie ze sportami walki to było w podstawówce jakieś kilka miesięcy karate, gdy miałem tam 10 czy 11 lat. Później długo nie zamieniłem, jakby jedyny uprawianie sportu to był taniec. Jestem aktorem, więc w szkole dużo tańczyliśmy, akrobatyka, jakieś takie rzeczy, ale sporty walki pojawiły się tutaj, dopiero pojawił się boks, to było moje pierwsze spotkanie. Bardzo, bardzo ciekawe było to pierwsze uczucie, kiedy po pierwszym treningu, przygotował mnie Konrad Ostrowski, zrozumiałem, jak trudną dyscypliną jest boks, jak nie myślałem o tym, że jest tak techniczną dyscypliną, jak właśnie długa droga przede mną, z różnych powodów, jak to praca, planowaliśmy ten trening na jakieś 8 miesięcy, okazało się, że musieliśmy przenosić zdjęcia, więc w sumie trwało 14 miesięcy, więc to było, no bardzo mogę powiedzieć, że ta droga, którą odbyłem, pokazuje, jak techniczną dyscypliną jest boks. Dla mnie to było główne przeżycie. Zrzucił pan trochę kilogramów do tej roli specjalnie? No, 25-27% masy, że tam to było w kilogramach, to było 17 w takim momencie szczytowym. Więc to i tak, ja szedłem w okolice jakichś 60 kilo, no a to w porównaniu z tym, co jak Teddy ważył, no jeszcze było inaczej, ale to też mówimy tutaj o filmie, więc to też inaczej wygląda, inne rzeczy były dla nas istotne. Ale generalnie liczyło się, dla mnie najpierw, najtrudniejsze było to, że ja musiałem najpierw zbudować też ciało boksera, potem jeszcze je odchudzić, odtłuścić i no to była długa, długa taka droga rzeczywiście. Ten mój drugi trener, który odpowiadał za kształt ciała, za sprawność, Michał Pluskota, no to jakby w tym teamie 14 miesięcy spędziliśmy razem. Co w tych scenach, powiedziałbym, czysto bokserskich, ale jednocześnie no jednak bardzo specyficznych, bo przecież kręconych w warunkach, które no zupełnie nie przystają do tego, co związane ze sportem. To jest właściwie taka walka o życie. Co było dla pana najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest w ogóle w spotkaniu z takim tematem odsentymentalizowanie go, czyli takie próba spojrzenia chłodnym okiem na to. Ja specjalnie też założyłem sobie, że nie będę wchodził bardzo głęboko w taką zażyłość, bo są różne metody, ale też taką z rodziną, tylko chciałem na chłodno przypatrywać się Teddy'emu. Pojechałem do Auschwitz, tam zostałem świetnie na kilka dni, zostałem tam przyjęty przez muzeum, przez pracowników muzeum, fantastycznie, miałem pełen dostęp do wszystkich materiałów, do bycia tam przede wszystkim. Spałem tam w takich
pokoja gościnnych tuż przy płocie, tym drucianym, miałem widok na to wszystko, jakby żeby spróbować, nie wiem, wyobrazić sobie to coś, co znam z literatury czy z filmów, ale spróbować wyobrazić sobie pobyć tam przez chwilę. I to było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było poczucie tego, że tam człowiek był sekunda po sekundzie, minuta po minucie, jak zmieniał, jak nagle tracił grunt pod nogami, jak chwytał się wszystkiego, żeby przeżyć. I to było najtrudniejsze. Próba zrozumienia, że tam można być, co można być przez 3 lata. I że twoja pasja, twoje coś może być jedyną szansą na to, żeby tam przetrwać. Zresztą my też mamy takie wyobrażenie o Auschwitz jako o całości, czyli Auschwitz i Birkenau. Mówimy tutaj, opowiadamy historię Auschwitz, czyli miejsca, gdzie jedynki, które były stworzone dla więźniów politycznych polskich. No i ono, to było tam siedziało około 100 tysięcy ludzi, a w tym samym czasie 1 000 000 został zamordowany w Birkenau niedaleko, tak? Czyli mamy, jakby to są też dwa inne miejsca. Tutaj był ten sport, który był uprawiany. Tutaj była szansa przeżyć za uprawiając boks. Tak? Czy uważa pan? Setki tysięcy ludzi były po prostu spalone, od razu wyciągnięte z pociągu. Panie Piotrze, czy to ta rola w filmie Mistrz, rola Tediego Pieczykowskiego, to jest dla pana w tej chwili, patrząc wstecz, największe wyzwanie, z jakim spotkał się pan w swojej filmowej karierze, bo grał pan w wielu filmach, między innymi Bogach i tak dalej. Jest tak, że ja staram się podchodzić, i to nie jest, osobiste przeżycie, a nie jakiś truizm, ale do każdej roli rzeczywiście tak samo, że ona mi sprawia podobną trudność. Tutaj to, co było najsilniejsze, najważniejsze, to była kompozycja całości, a rzeczywiście praca z ciałem, czyli to, żeby być, że to jest wyzwanie. To jest wyzwanie polegające na tym, że będą patrzeć na mnie, nie wiem, bokserzy, że będą patrzeć sportowcy, że patrzą widzowie, halo? Są przyzwyczajeni do oglądania współczesnego. Halo? Tak, 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 halo? Słyszymy pana, słyszymy. Są przyzwyczajeni do oglądania współczesnego boksu, a naszą ideą było gdzieś dotknięcie tego boksu sprzed lat, stąd miałem szczęście niesamowite spotkać trenera Mariana Basiaka, z którym spędziłem też kilka dni i który dał mi jakieś kluczowe wskazówki. Był dla mnie takim połączeniem ze Stanem, który był trenerem Tediego przecież. I jakby zawsze ta podróż przed filmem jest dla mnie, szczerze mówiąc, taką najbardziej intensywną, najwięcej z niej wynoszę. I potem, co mi się uda na ekranie zamieścić, przeżyć i zrobić, to już jest zbieg różnych okoliczności, ale dla mnie te przeżycia, te spotkania ludzi, rozmowy i ten są super istotne. I tutaj rzeczywiście to było bardzo intensywne z wielu kierunków, historycznego, ale i sportowego właśnie. Więc zobaczymy, jak nam się udało. Wierzę, że włożyliśmy w cały wysiłek, żeby te walki wyglądały prawdziwie, ciekawie i oddawały też jakiegoś ducha tamtych czasów, tamtego boksu, który był inny, który był bardziej bójką, który był, to też było dla mnie zaskakujące. Wszystko, co stare, kojarzy nam się, że jest bardziej klasyczne, czy bardziej takie wyrafinowane, a tamten boks lat 40-tych, 30-tych to była naprawdę taka ostra łomotanina czasem. Tak, i każdy z tych pojedynków mógł być ostatnim, ostatecznością, jeśli chodzi o egzystencję. No a tu mówiąc już o tym, jak to wyglądało na miejscu, to rzeczywiście tak jest, choć tam mieliśmy, tam oni, to trochę inaczej wygląda. Teddy Pietrzykowski przeżył 3 obozy walcząc. To był wielki biznes, ten boks w obozach koncentracyjnych, o czym się nie mówi. To było coś, co było połączeniem więźniów, żołnierzy, władz obozowych, mieli jakiś ten wewnętrzny świat, w którym zrozumienie jakby... Myślę, że to bardzo trudno jest zrozumieć. My bardzo sentymentalnie podchodzimy do tego, możemy mówić, wzruszać się, mówić, jakie to było straszne, że przeżycie, ale to był zamknięty świat za murem, za płotem, za drutem, który rządził się swoimi prawami. Myślę, że ci, którzy przeżyli, w większości po wojnie albo szli w czynienie dobra, mając poczucie winy za to, że przeżyli, a inni nie przeżyli,
lub załamywali się pod ciężarem tego poczucia winy, że udało im się przeżyć piekło. Dziękujemy serdecznie, panie Piotrze. Czekamy na premierę tego filmu. Życzymy panu oczywiście w tych czasach także i wszystkim pana najbliższym dużo zdrowia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Proszę państwa, będziemy w najbliższym programie w ogóle mówili o ekranizacjach związanych właśnie z boksem. Tak, tak, ale już etapie, natomiast... być może nie w tym kontekście. Tak, tak, już, tak, tak, czyli tak. Nie w czasie tylko i wyłącznie. Ja tylko chciałem tu jeszcze, wiesz, powiedzieć o tych kilku postaciach naprawdę znaczących, bo pamiętajmy, to jest nieprawdopodobne, że tutaj tych kilku pięściarzy, o których tutaj mówiliśmy, a więc Czortek, z którym wtedy Pietrzykowski wygrał bodajże chyba w 1936 roku jako bardzo młody 19-letni chłopak, jako, prawda, Zygmunt Munio-Małecki, czy Michał Janowczyk, czy też no, Seweryniak, który był wielokrotnym mistrzem polskim w okresie międzywojennym. No to byli ludzie, którzy ze swoimi również zagranicznymi rywalami spotykali się dosłownie jeszcze kilka miesięcy wcześniej, gdzieś na wielkich imprezach, nie tylko na, prawda, imprezach mistrzowskich w Polsce, chociażby zastrzelony w obozie w Oświęcimiu Imre Mandi, wicemistrz Europy z 1937 roku, Węgier, wicemistrz Europy półśredniej wagi półśredniej. Wtedy przegrał, to było w Mediolanie ze znakomitym Niemcem Michaelem Murachem. To przecież oni się spotykali na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie, gdzie podobnie jak Czortek, również tenże Węgier Imre Mandi odpadli w ćwierćfinale. Byli też no, absolutnie ludzie sukcesu, jeśli chodzi o bok zawodowy. Był Wiktor Jan Perez, młody, kiedy zdobywał mistrzostwo świata w wadze muszę, miał zaledwie 20 lat. To był chłopak, który zaczynał w żydowskim klubie w Tunisie. Później związał się ze znaną aktorką, bo później jego życie już skoncentrowane było na Francji, na Paryżu. Związał się ze znaną aktorką Annabel, która była katoliczką. A co ciekawe, kiedy, jak powiedziałem, zginął, i to w Marszu Śmierci już właściwie... dzieląc się chlebem ze współwięźniami, tak, który zdobył w piekarni. Tak, w styczniu 1945 roku, a więc no już tak blisko brakowało tej upragnionej wolności. A co ciekawe, po latach nakręcono o nim we Francji film. I główną rolę grał mistrz olimpijski Sydney, Ibrahim Aslum, który był muzułmaninem, a więc mamy tutaj takie też związki kulturowe. Muzułmanin gra Żyda, Żyd związany z katoliczką. Do tego jeszcze ten obóz koncentracyjny, gdzie ginie, nie chcąc odebrać tego chleba, który rzucił już podczas tego marszu swoim kolegom. I wtedy jeden z tych strażników, którzy nadzorowali ten marsz śmierci, trzymając pistolet automatyczny, powiedział, że ma im odebrać ten chleb. On już tego nie zrobił, bo są bardzo głodni. W tym momencie go zastrzeli. Tak, postaci o niesamowitym charakterze. Jeszcze był też inna taka postać, no na przykład też kompletnie nieznany. Ja w Bełchatowie nie wiem, czy ktoś w ogóle słyszał o takim człowieku jak Herschel Hald, który znany jest w Stanach Zjednoczonych jako Harry Haft, człowiek, który w 1949 roku walczył z Rocky Marciano. Przegrał wprawdzie w trzeciej rundzie, ale to była też niesamowita historia, bo on nie trenował boksu. On jako młody chłopak trafił do obozu koncentracyjnego, później do takiego podobozu w Jaworznie. I tam no, po prostu walczył samą naturą, można powiedzieć. No, to był mocny, bardzo fizycznie chłopak. 175 cm wzrostu, około 80 kg wagi. No, oczywiście kiedy w obozie prawdopodobnie ważył mniej. Wygrywał wszystkie walki przez knockout. Tam naliczono mu chyba około 75 knockoutów. Później po wojnie wyjechał do rodziny, do Stanów Zjednoczonych. Z tą rodziną się szybko rozstał. Znalazł się na ulicy, zaczął boksować zawodowo. No, jak powiedziałem, ta niesamowita walka z Rockim Marciano. Jego syn napisał biografię ojca już po śmierci. Harry dożył 82 lat na Florydzie i to jest wstrząsająca wprost biografia. Tak, to byli ludzie, którzy przy okazji dawali nadzieję swoim współwięźniom. Spoza oczywiście boksu byli tacy jak Bronisław Czech, który też trafił do obozu koncentracyjnego. Niemcy proponowali mu nawet, żeby szkolił młodych niemieckich narciarzy. On odmówił, w związku z tym także był kolejną ofiarą życia obozowego, a więc to są takie postaci, które w trudnych momentach cywilizacji, a to był oczywiście piekielny czas, niosły również nadzieję i dodawały otuchy
innym. Proszę Państwa, przechodzimy do tej części programu, w której możecie Państwo również zadawać pytania na tematy, które poruszyliśmy dzisiaj, ale w ogóle także oczywiście inne, które Państwa frapują. Czekamy w tej chwili na połączenie z Państwem. Zdaje się, mamy już pierwszego słuchacza. Halo? Tak, halo, witam. Dzień dobry, witamy Pana serdecznie. Skąd Pan do nas dzwoni? Ja dzwonię z Anglii, z Huntington, także... Miło nam. Zagranica, witam. Witamy również. Dzień dobry, panie Andrzeju. I również witam pana Janusza bardzo serdecznie. Witamy serdecznie, witamy. Chciałbym tylko powiedzieć, może nie zadam żadnego pytania, ale tutaj jesteśmy już parę lat za granicą. Mieszkamy z przyjacielem i jeśli chodzi o boks, wszystko oglądamy, jeśli chodzi o naszych bokserów i w ogóle. Jeśli chodzi też o historię, no chciałem tylko powiedzieć, że pan Janusz jest dla nas no, bardzo wielką historią boksu, bo już od jak byliśmy nastolatkami, to oglądaliśmy boks i pan Janusz jest naprawdę dla nas wielkim autorytetem. A jeśli chodzi o ciebie, Andrzejku, to również dziękujemy za twoje wszystkie anegdoty, które ostatnio opowiadasz i w quizie pod napięciem i w donate'ach, które zbieracie dla chorych dzieci. Naprawdę bardzo dziękuję za to, szczerze. A jeśli chodzi, no nie wiem, jeśli chodzi o jedno pytanie, które mogę zadać panu Januszowi. Słuchamy, tak. Proszę bardzo. Który jest naprawdę dla nas wielką inspiracją, szczerze. Kochamy Polskę, cieszymy się, że możemy was w ogóle oglądać, szczerze, bo już chcieliśmy się zadzwonić wcześniej, ale niestety nie mogliśmy, nie mieliśmy tego szczęścia. To po prostu, panie Januszu, co pan sądzi właśnie o tej ostatniej walce Adama? No już. Uważamy, że z Heleniusem, którą przegrał tą walkę, to uważamy, że to, co powiedział chyba Przemek Saleta, za naszego życia nie będziemy mieli mistrza świata po prostu. No zobaczymy, no może. No na razie trudno powiedzieć, czy będziemy, czy nie będziemy. Na razie powiedzmy takiego kandydata, jeśli chodzi o kategorię ciężką, no super ciężką, nie ma. Adam Kownacki doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Nie teraz z nim rozmawialiśmy o innych troszkę sprawach, ale tutaj bodajże tak, ja chyba dwa dni temu ja do niego dzwoniłem i długo jeszcze o tej walce sobie rozmawialiśmy. On ma świadomość błędów, które popełnił, błędów też z wagą. Pytanie jest jedno, czy on, jeżeli będzie miał tą okazję, żeby doprowadzić do rewanżu z Heleniusem, tych błędów już nie popełni, czy faktycznie przystąpi do takiej walki tak przygotowany, jak A być powinien? Pan, że, przepraszam, że panu przerwę bardzo. Czy uważa pan, że on po prostu, że Adam trochę za bardzo poszedł od razu w atak i że no nie ma tej sytuacji, nie ma tych umiejętności, jeśli chodzi o obronę i o clinch. Wie pan, każdy coś ma albo nie ma. No jedni mieli wspaniałe umiejętności, a nie mieli psychiki i głowy. I to było podstawowym powodem tego, że nie byli mistrzami świata. Adam ma to, co najcenniejsze w swoim boksie. To, co jednocześnie potrafi być jego, jak się okazało w tej walce z Heleniusem, również groźnym przeciwnikiem. A więc ma serce, nie boi się, idzie, troszkę nie kalkuluje. Czasami wydaje mi się, że przydałby się do tego trener w narożniku, który by go po prostu powstrzymał i powiedział, nie no, teraz musisz zrobić co innego. Ale zdaje się, że troszeczkę tego zabrakło. No, mi się też tak wydaje. Jeszcze co na koniec, bo już nie chcę też blokować, bo pewnie inni fani chcą z wami porozmawiać, z państwem. To też dziękuję za ten film, który też pan, oglądałem go i naprawdę nieraz, muszę powiedzieć.
film pana, ten wywiad po walce Tomka Adamka z Witalijem Kliczko. Muszę przyznać, że jestem fanem Witalija Kliczko. Nie Władimira, tylko Witalija właśnie. Uważam, że był lepszym bokserem. Jestem też ciekaw, co pan powie, który z braci Kliczko jest lepszy, jak dla pana. My chyba z Edkiem mamy to samo zdanie. Uważamy Witalija za pięściarza, który właśnie miał to, co w boksie czasami jest ważniejsze od czysto technicznych umiejętności. Uważam i też żałuję, że akurat Tomkowi przypadło walczyć z walką z Witalijem, bo uważam Witalija za pięściarza lepszego taktycznie, lepszego w ogóle pięściarsko niż Władimira. Szanuję też go za to, że bo on sam, wie pan dobrze o tym, że on sam uważał, że on nigdy nie przegrał walki, po prostu przegrywał tylko i wyłącznie ze względu na kontuzję pleców, czy nawet na tą walkę z Lennoxem Lewisem. No to niesamowita walka. Tak, dziękujemy panu serdecznie, dziękujemy. Oczywiście to jest też temat do dyskusji akademickiej, czy Tomasz Adamek miałby szansę w walce z Władimirem. Moim zdaniem nie miałby, znaczy miałby też minimalne, to znaczy szanse ma się zawsze, ale byłyby niewielkie, bo to jednak jest różnica gabarytów, różnica siły, no wszystkiego, co sprawia, że ci wielcy, ciężcy przy bardzo dużych jeszcze umiejętnościach, a Władimirowi ciężko tego byłoby, trudno tego odmówić, byłby zdecydowanym faworytem i do tego jeszcze młodszy, bardzo szybki. W tej walce również jego szanse na zwycięstwo byłyby niewielkie. No taka jest niestety smutna prawda. Czekamy na kolejny telefon od państwa, czekamy na pytania także ewentualnie zadawane drogą mailową. Mówiliśmy o tej historii naszych pięściarzy, którzy i nie tylko polskich, którzy byli w obozach koncentracyjnych, jak już nadmieniliśmy, będziemy w jednym z najbliższych programów chcieli także porozmawiać w ogóle o filmografii, o filmach typu Wściekły Byk, które pokazują właśnie postaci świata boksu nie tylko z czasów II wojny światowej, ale w ogóle w przekroju, bo tych filmów było także sporo. Były także znakomite postaci, znakomite kreacje aktorskie, które temu towarzyszyły. Prosimy was także o propozycje, o których filmach chcielibyście dyskusji posłuchać. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście to, co będzie działo się w najbliższym czasie, także kolejna kwestia związana z Eddie Hearnem, bo on też sporo mówi na temat tego, by ewentualnie próbować zorganizować galę bez udziału publicznego. Ale to dzisiaj mówi każdy, to dzisiaj mówią również i promotorzy w Stanach Zjednoczonych. Już ten głód jest coraz większy. Już pojawiają się też takie głosy w Polsce, no ale pamiętajmy, to jeszcze są inne ograniczenia podróżowania chociażby, a więc to musiało być, o ile w Stanach Zjednoczonych to jednak jest duży kraj wielu znakomitych pięściarzy, byłoby na pewno zrobić łatwiej, czy też w Anglii, ale już w Polsce troszkę trudniej. Proszę państwa, mamy kolejnego słuchacza. Witamy pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Januszu i panie Edwardzie. Skąd pan do nas dzwoni? Tak, z Barlinka, z okolic Barlinka. Miło nam. Chciałbym poruszyć kilka kwestii, zarówno jeśli chodzi o boks zawodowy, jak i amatorski. Zacznę od 2012 roku. No wtedy Tomek Adamek po walce z Kliczko, wiadomo, doszedł do wniosku, że nie może ważyć około dziś 97-98 kilo, tylko ponad 100. No i ta pierwsza walka z Aguilerą w marcu, no umówmy się, że się odbyła. Drugim Chambersem doskonale pamiętam, bo przegraliśmy z tego dnia z Czechami na Euro. Wtedy pan Janusz komentował tą walkę. Miała poprawić humor, a tak naprawdę chyba go jeszcze popsuła, bo wówczas jednoręki Chambers prawie wypunktował Tomka. Potem ta niesamowita wojna z Walkerem, chyba najlepiej przygotowanym w karierze. No, pierwsze deski Adamka w wadze ciężkiej, szalona runda. No i ta walka, na którą chciałem właśnie omówić, ten cud w Betlejem, bo tak o tym się mówiło wówczas. Również pan Janusz komentował ten pojedynek. Cunningham miał być taką ciut lżejszą walką na koniec roku, no bo Tomek narzucił wtedy to tempo, 4 walki w roku i mówiło się o walce z Kuliewem, ale był rewanż z Cunninghamem. I tak szczerze mam pytanie, czy to był największy punktowy, że tak ujmę, wałek w karierze Tomka Adamka? Moim zdaniem tego nie wygrał.
ale Wałek moim zdaniem troszeczkę za duże słowo. No zobaczymy, jaką byśmy tutaj dali definicję. Wygrał, ja bym to powiedział tak, wygrał szczęśliwie. Ale to też oznaczało, że jakby biznesowo w tym momencie jest troszkę ważniejszy dla grupy Main Events. Ja wracałem z Tomkiem i Zigim Rozalskim samochodem do Nowego Jorku, bo tego dnia odlatywałem, bo pamiętamy, to była sytuacja wtedy do Polski. I pamiętam tą rozmowę. Tomek jakby nie chciał bardzo dopuścić do siebie, no bo ja mówię, tak naprawdę to nic by się nie stało, gdyby sędziowie przyznali zwycięstwo, nie byłoby tutaj żadnej niesprawiedliwości, gdyby przyznali zwycięstwo Cunninghamowi. Tomek za bardzo tak do siebie tego... Na początku był chyba remis, prawda? Proszę? Na początku był chyba remis. No bo tam chodziło, Michael Buffer odczytał jedną bodajże, nie wiem, jeden sędziów niby był remis. No, jeden sędziów, Michael Buffer źle odczytał niby, bo później weszła Katie Duva i to zostało zmienione. Ja tutaj bym nie podejrzewał jakiegoś powiedziałbym numeru, że w ostatniej chwili zmieniono tą punktację. Powiedziałbym o czymś innym, że tutaj nawet do samego końca tego pojedynku Ziggy też się bał, że to będzie po porażka, bo pamiętam, niedaleko był od mojego stanowiska narożnik Tomka Adamka i tam Ziggy powiedział, że potrzebujesz knockoutu w pewnym tak, momencie. Chyba Ziggy, po 10 rundzie ta, tak, Ziggy się rzadko w ogóle odzywa w takich sytuacjach, ale wtedy pamiętam, że to powiedział. No mniej tak do połowy drogi między Betlejem a Nowym Jorkiem też Ziggy był za tym, że Adamek raczej przegrał, ale już w połowie drogi był gotów, że bliżej remisa, już jak byliśmy w Nowym Jorku, to już stwierdził, że jednak Adamek ten pojedynek wygrał, a więc upływa kolejnych kilometrów troszeczkę zmieniał zdanie. No, zatrzymałem się, że wygrał szczęśliwie. Inna sprawa, że wtedy Cunningham, który moim zdaniem boksował przede wszystkim w dużej mierze taktycznie, mając narożniku Nazima Richardsona. Nazim Richardson trzymał go na krótkiej smyczy. Moim zdaniem, gdyby każąc mu walczyć właśnie bardzo taktycznie, w dużej mierze defensywnie, gdyby bardziej zdecydowanie przechodził do tych kontrataków Cunningham, naprawdę mógł ten pojedynek wygrać w taki sposób, że nikt nie miałby wtedy już najmniejszych wątpliwości. A wtedy wydaje mi się, że ważniejsza była troszkę inna historia. Jaką drogą w ogóle ma dalej iść Adamek? Bo tam faktycznie na horyzoncie była walka z Pulewem, do której nie doszło. Później Głasko, którego uważano, że to jest pięściarz, moim zdaniem niesłusznie, którego można łatwo pokonać, i tutaj Adamek się ewidentnie przewiózł, do tego walka była jeszcze przekładana. Ja wtedy pamiętam, podczas tej podróży mówiłem, że idealne byłoby pójść drogą WBC, bo wtedy stworzyła się taka sytuacja, że po tym, kiedy zrezygnował już z kontynuowania kariery Vitali Klitschko, to tam zostawał, prawda, Stever i Areola, więc to byli pięściarze obaj w zasięgu Adamka. No ale wszystko potoczyło się, jak wiemy, inaczej, a tym gwoździem do trumny była porażka z Głaskowym. Tak, teraz mam pytanie jeszcze o boks amatorski, a konkretnie o takie dwie dość ciekawe postacie. Pamiętam walkę Igora Jakubowskiego z Okoli podczas igrzysk w Rio. Pierwszy dzień bodajże całych igrzysk. Pan również komentował oczywiście. Chyba 2-1 w rundach Okoli. Tak jest. Trzecią rundę wygrał Jakubowski. Tak, tak. Chyba nie muszę mówić, gdzie teraz jest Okoli, a gdzie jest Igor. Czy to kontuzje, czy to coś z brakiem ambicji bądź umiejętności tutaj zadecydowało, no, Igor ma dużo lajków, jak mówił, także go po tym Big Brotherze go rozpoznają. Moim zdaniem doszły jeszcze kontuzje. Był taki moment, kiedy on nie przystąpił do finałowej walki w Mistrzostwach Europy w Samokowie. Tam walczyłby z Tiszczenką, złotym medalistą igrzysk w Rio. Tam to dopiero był wałek w pojedynku z Lewitem, bo Tiszczenka absolutnie tej walki nie wygrał. Od tego zaczęła się tak naprawdę, od tego i od werdyktu walki Conlan i Nikitin, cała afera sędziowska na igrzyskach, która później do tej pory jeszcze nie znalazła tak naprawdę finału. No i nie przystąpił z powodu kontuzji w Samokowie do tego finałowego pojedynku. Ja pamiętam, jak rozmawiałem ze Zbyszkiem Raubo, trenerem wtedy kadry narodowej, prowadził zespół narodowy z Jerzym Baranieckim. On twierdził, że wygrałby z Tiszczenką. No ja się tak do końca nie zgadzałem z tym, żeby wygrał z Tiszczenką, bo Tiszczenka ma 1,95 m wzrostu, jest mańkutem i trudno się z nim boksuje. No, trzeba być takim pięściarzem jak Lewit, żeby z nim mieć szansę na zwycięstwo. Oczywiście mówię o boksie olimpijskim. Natomiast później obserwowałem Igora w tych walkach również w USB, bo tak się składa, że miałem okazję go w kilku pojedynkach zobaczyć.
No nie wiem, wydawało mi się, że w kategorii ciężkiej będzie miał problem. Jednak 91 kg, do tego pamiętajmy, szczególnie w boksie zawodowym, zawodnicy, którzy ważą normalnie po 100 kg. No przecież taki Okoli, który był tam do pokonania, bo on jeszcze, no tak naprawdę, on nawet na igrzyskach jeszcze niewiele umiał. On robi wyraźne postępy, ale to wciąż jeszcze nie jest zawodnik, który jest w pełni ukształtowany, mimo że lata lecą. No, on ma chyba 1,96 m, 200 kilkanaście centymetrów zasięgu, ręce do podłogi. No i to jest po prostu siłacz, także w tej prawej ręce jest naprawdę potworna siła. Także myślę, że brał to również pod uwagę Igor Jakubowski. Pewnie się chyba troszkę przekalkulował. Doszły kontuzje, źle leczone kontuzje, których było zdecydowanie za dużo. Do tego nawet problemy z wagą, jeśli chodzi o kategorię 91 kg. I to chyba przesądziło sprawę. Nie wiem, czy Igor wróci. Nie sądzę. A jeszcze chciałbym o tym boksie amatorskim zahaczyć, o tą postać też teraz dość popularną w mediach. Czy oglądał pan walki w USB? Kasiusza Życińskiego, no znanego teraz Don Katy oczywiście, czy tak faktycznie no, on walki, był taki dobry? Walki to za dużo powiedziane, no bo on był teraz zastępcą Pawła Stępnia, o ile pamiętam. No to był pięściarz, który startował na Mistrzostwach Polski, mówię o Życińskim, bez sukcesów, no ale powiedzmy, że trochę boksować umie, no ale to jest na... To są umiejętności, jeśli chodzi o boks, czy zawodowy, czy nawet olimpijski, niewystarczające, żeby osiągać jakiekolwiek sukcesy. Tak, tak. A jeszcze na zakończenie chciałbym taki mini quiz, 10 pytań, tylko odpowiedzi tak lub nie i mają panowie oboje po jednym pomidorze. Dobrze? Można? Szpilka po nokaucie z Wilderem dalej wygrałby walkę z Adamkiem. W kategorii, czy wygrałby ciężkiej walkę z Adamkiem, tak? Tak, po nokaucie z Wilderem. Załóżmy, że rewanż się odbył wówczas by. Nie, moim zdaniem już nie wiem, czy następnego dnia by wygrał. Natomiast problem polega na tym, że nie, oczywiście żartuję w tym momencie, bo Adamek był do walki ze Szpilką kompletnie nieprzygotowany. Ja byłem u niego później w szatni, no to był, wyglądał fatalnie. On wiedział, jaką szansę zaprzepaścił. Z kolei Szpila boksował taktycznie z Fiodorem Łapinem w narożniku perfekcyjnie. A mimo to wcale nie była walka absolutnie do jednej bramki wtedy w Krakowie. A więc ja uważam, że po przegranej przez nokaut, tam jeszcze była kontuzja, dłuższa przerwa, że jednak Szpilka przegrałby z Adamkiem. A pan Edward? Mam podobne zdanie w tym względzie. Czekamy na pytanie numer dwa. Charlo czy Andrej są groźniejsi dla Alvareza niż Gołowski, tak czy nie? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Charlo, Jermall Charlo czy Demetrius Andrej są groźniejsi dla Alvareza niż Gennady Gołowski? Uważam, że z jednym i drugim, zarówno z Andrejdem, jak i z Charlo, Alvarez wygra. Ale z Andrejdem może mógłbym mieć spory kłopot. Co do Gołowkina, trudno powiedzieć, w jakiej będzie formie w ich trzecim pojedynku, jak do takiej walki dojdzie. Wiemy, jak wyglądały te dwie. Tutaj są, można mieć różne zdanie. Pierwsze na pewno. Moim zdaniem pierwszą walkę Gołowkin wygrał minimalnie, także tutaj jest kwestia, w jakiej będzie dyspozycji. Dierewniaczenko mi się nie podobał. Uważam, że walka była bardzo wyrównana i gdyby Dierewniaczenko nazywał się Gołowkin, a Gołowkin Dierewniaczenko, to werdykt byłby odwrotny, czyli Dierewniaczenko byłby tym, który schodziłby z ringu jako nieznaczny zwycięzca. No tutaj jest o tyle trudne pytanie, bo nie wiemy, jak ten 38-letni Gołowkin będzie przygotowany. Czy oni będą walczyć w limicie kategorii średniej, czy super średniej, czy kiedy ta walka się odbędzie, bo czas działa na niekorzyść Gołowkina. Ale widziałem w życiu kilka takich walk, kiedy na przykład Holfielda w rewanżu z Lennoxem Lewisem, który po pierwszej walce w Nowym Jorku, no trudno było dawać mu jakiekolwiek szanse. On stoczył później kapitalny pojedynek. No, na tym właśnie polega boks, że jest tyle niewiadomych, a więc tutaj też bym postawił duży znak zapytania, nie udzieliłbym jednoznacznej odpowiedzi, bo tacy pięściarze jak Gołowkin, moim zdaniem w takiej walce ostatniej szansy, w takim trzecim pojedynku z Alvarezem, daliby jeszcze wszystko, co w nich zostało. Tylko pytanie podstawowe, ile w nim zostało tego najlepszego Gołowkina? Tak, i choćby Manny Pacquiao jest też przykładem tego, że niektórzy już uważali, że to jest schyłek kariery, a potrafi jeszcze się w pojedynczych walkach wznieść na rzeczywiście wyżyny.
I ostatnie pytanie, żeby tutaj miało być tak równie, ale się troszeczkę przedłużyło, nie chcę blokować linii. Leymon Brewster był najsłabszym z aktualnych mistrzów świata, z jakim mierzył się Andrzej Gołota w walce o pas? O, to znaczy moim zdaniem, ja byłem wtedy, siedziałem przy ringu, bardzo blisko ringu, kilka dni byłem wtedy w Chicago, rozmawiałem i z Brewsterem, i z Andrzejem, pamiętam jak to wszystko wyglądało. Był fantastycznie przygotowany. Gdybyśmy tylko dyspozycję z określonego dnia, to moim zdaniem nie był najsłabszy. Więc właśnie dziękuję panu serdecznie. I tutaj kolejne pytanie mamy z czata, właśnie związane z Andrzejem Gołotą. To jest takie pytanie, które jak leitmotiv pojawia się niejednokrotnie w programach, ale widzowie ciągle nowi są zainteresowani odpowiedzią na te kwestie. Dlaczego Andrzej Gołota nie został mistrzem świata? Po pierwsze, zabrakło mu szczęścia. To jest ewidentna sprawa, bo zabrakło mu szczęścia, bo z Byrdem można było wypunktować jego zwycięstwo, choć jeszcze raz powtarzam, zarówno remis w walce z Byrdem, jak i z Johnem Ruizem, na obu tych walkach byłem w Madison Square Garden, nie był jakimś przekrętem. Oczywiście ktoś powie, dobrze, no, walcząc z Ruizem, Ruiz był dwukrotnie na deskach, był, miał odebrany punkt ostrzeżenia, więc to wszystko już tak. Był oczywiście handicap, był bliski zwycięstwa. Jeszcze raz powtarzam, też przyjęto by z absolutnym zrozumieniem jego zwycięstwo. Pamiętam dziennikarzy amerykańskich, obok których siedziałem, byli, kilku z nich było pewnych, że wygra Gołota. Ja miałem trochę wątpliwości, ja uważam, że nie do końca tam wykorzystał swoją szansę. Oczywiście punktując tą walkę dałby minimalne zwycięstwo Gołocie, tak samo jak z Byrdem. A więc mówię, zabrakło mu na pewno szczęścia, bo w tych dwóch pojedynkach mógł być mistrzem świata. Mamy kolejnego słuchacza, witamy. Witam, witam panowie. Skąd pan do nas dzwoni? Z Koła Brzegu. Miło nam. Czy mogłem zadać pytanie? Tak, jest to czy. Głównie do pana Janusza, bowiem w poniedziałek oglądałem odcinek z rankingiem bez podziału na kategorie wagowe. Jeszcze z rankingiem światowym pan Janusz miał na pierwszym miejscu Wasyla Łomaczenkę. I się właściwie z tym zgadzam, tylko chciałem się zapytać, czy Ukrainie jest jakby uporając się z Teofimo Lopezem w wadze lekkiej, nie będzie szukał trochę większej popularności, trochę większych pieniędzy i nie chciałby pójść jedną, nawet dwie kategorie wyżej, bowiem wydaje mi się, że jest na pewno bokserem unikalnym, bokserem świetnym. I czy według, czy byłaby szansa w ogóle, żeby miał jakiekolwiek szanse, czy to z Terencem Crawfordem, czy z Errolem Spencerem Juniorem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem waga lekka to już jest to jest ten sufit dla Łomaczenki. Ja pamiętam go doskonale z kariery amatorskiej, kiedy był fantastyczny na Igrzyskach Olimpijskich w wadze piórkowej. No, powiedzenie, że nieco słabszy w lekkiej, to może byłoby za dużo. Wtedy piórkową zlikwidowano. Wygrał, ale nie w takim rośniewającym stylu. Po raz drugi nie dostał Pucharu Barkera dla najlepszego zawodnika. Natomiast odpowiadając konkretnie na to pytanie, uważam, że byłoby podobnie jak z Mikey Garcia. Mikey Garcia, świetny pięciarz, oczywiście wyżej cenię Łomaczenkę od Garcia. Próbował walczyć ze Spencem, walczył, ale przegrał wyraźnie. Być może Łomaczenko by tak wyraźnie nie przegrał, ale wiele go atutów niestety nie wystarczyłoby na fizyczną stronę tych większych znacznie od niego rywali, a też równie dobrych, na przykład takich chociażby jak Crawford. Też Crawford też nie jest normalnym półśrednim. To jest raczej zawodnik kategorii lekko półśredniej, junior półśredniej, ale on jest piekielnie szybkim zawodnikiem i tutaj jeszcze może pewne braki nadrobić. Natomiast myślę, że Łomaczenko będzie szukał wielkich nazwisk w obrębie kategorii superpiórkowej i lekkiej i tak będzie dalej ta kariera wyglądać. Natomiast musi najpierw wygrać z Teofimo Lopezem. Stawiam na jego zwycięstwo. Właśnie, pozostając w temacie Teofimo Lopeza, chłopak jest bardzo młody, ma bodajże 22 lata. Myślicie, że jest to aż taki, jakby to powiedzieć, potencjał, że za jakiś czas może stać w tym samym szeregu, co właśnie Łomaczenko, czy Canelo Alvarez lub Golovkin? Czy jednak jego kariera się lekko zatrzyma? Mówimy o, przepraszam, bo niewyraźnie było. Jeszcze raz. Teofimo Lopez. Tak, ale co? Dlaczego stać? Proszę pana, jaki ma, czy
No jest to zawodnik niesłychanie eksplozywny, zawodnik, który no i imponuje dynamiką akcji, bardzo mocnym uderzeniem i myślę, że znajdzie się trochę ludzi, który postawi na zwycięstwo Lopeza w walce z Łomaczenką, licząc na dużą wygraną u bukmacherów. Natomiast ja myślę, że kompletność, to w jaki sposób mistrzem wielkim jest Łomaczenko, sprawi, no, że troszeczkę zrozumie, na czym polega prawdziwy boks Lopez, że to będzie, no ja pamiętam taką walkę kiedyś z Waltersem, też się wydawało, że ten Walters, który jest tak mocno bije, jest tak silny, że sobie, że będzie miał z nim spore problemy Łomaczenko, on po prostu zmusił go do poddania, także najpierw go zniszczył psychicznie, a później fizycznie i sprawił, że się poddał. Także ja myślę, że nie wiem, czy tak będzie z Lopezem, ale jestem przekonany, głęboko przekonany, że z tej potyczki Łomaczenko wyjdzie zwycięsko. Ja myślę sobie tak samo. Przechodząc trochę wyżej do kategorii, w której prawdopodobnie Kamil Choremeta będzie walczył z Gennadijem Golovkinem, czy myślicie, że ma jakiekolwiek szanse na, no, w ogóle na wytrwanie 12 rund? Bo oczywiście jest to zawodnik dość fizyczny, który... No ale jednak brakuje tam zarówno szybkości, jak i mi się wydaje, zwykłych umiejętności bokserskich i chyba nie ma żadnych szans z Golovkinem, jak i w ogóle z top 10 kategorii średniej. Teoretycznie Golovkin jest zdecydowanym faworytem, ale już tu niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że to jest jednak boks i czas działa trochę na niekorzyść Golovkina, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż w takiej walce zwycięstwo właśnie Kazacha. To jest taka walka, w której oczywiście, nie wiem, 99,9% ludzi będzie stawiać na Golovkina, tylko najbliżsi prawdopodobnie na Choremeta, a więc tak naprawdę presji nie będzie żadnej. A więc zobaczymy. No ja bym tylko oczekiwał wtedy dobrej walki Choremety i powiem wtedy, byłbym w tym z tego pełni usatysfakcjonowany, bo oczywiście faworytem jest wielkim. Tak samo oczekiwałem dobrej walki kiedyś Tomka Adamka z Witalijem Kliczką, wiedząc, że szanse na zwycięstwo Tomka Adamka są znikome, chociaż miał za sobą przecież kilka zupełnie niezłych walk już w kategorii ciężkiej. Ale taka konfrontacja z takim pięściarzem jak Kliczko, no, stawiała go jednak w pozycji przegranej już przed pierwszym gongiem. Chociaż oczywiście nigdy do końca nie można odbierać zawodnikowi o takim charakterze szansy na sukces. Tu problem Choremety, bo zawsze jak jest zawodnik, który boksuje z kimś takim jak Golovkin, to jeszcze mówimy, dobrze, no, musiał mieć jakiś coś, jakiś atut, prawda, jakąś wartość dodaną, czy jakąś niesamowitą technikę, szybkość, czy też no, przede wszystkim potężne uderzenie, bo na to się zwraca uwagę, który mógłby odwrócić losy walki. Ale przypomnijmy sobie taki pojedynek. Davida Haya, świetnego pięściarza, no naprawdę, który miał bombę, który przecież sprawił, że zatańczył, ważąc ponad 140 kg Nikołaj Wałuje w pojedynku z Hejem. Tak. Ale prawda? Walka była jednak dość stykowa wtedy. No nie, nie, ale ja mówię teraz mówię o czymś zupełnie innym. David Hay nie zaryzykował w ogóle w pojedynku z Władimirem Kliczką. Przegrał, nie podjął tak naprawdę rękawicy. Ja mam nadzieję, że jak dojdzie do walki, bo to też nie jest wcale takie pewne, że dojdzie do walki Choremeta Golovkin, chociaż są takie obietnice, szczególnie ze strony obozu Golovkina. Z tego co wiem, rozmawialiśmy przecież Choremetą w ostatnim odcinku, to właśnie pokaże charakter i stoczy naprawdę dobry pojedynek, chociaż mówię, wytrwać z Golovkinem nawet 38-letnim, być może mający najlepsze lata za sobą, łatwo nie będzie. A stylistycznie myśli pan, że jak powinien do tego iść? Podobnie jak Derek Jacenko w ostatniej walce, czy jednak trochę bardziej unikać tych... No ja nie wiem, ale ja nie wiem, czy Choremeta stać jest na taki boks, jaki zaprezentował Derevianchenko. Derevianchenko naprawdę walczył znakomicie. Nie wiem. Boję się, że aż na tak dobry boks, jaki zaprezentował Derevianchenko, jednak Kamila nie stać. Ale mówię, nie chciałbym odbierać marzeń, nie chciałbym odbierać szans, bo to jest zawodnik jak na razie niepokonany. Miał dobre walki w boksie olimpijskim. Już nie będę wracał do tej wygranej z Apijewem, bo to stare czasy. Natomiast to jest zawodnik, którego pamiętam, zawsze nie doceniano, a później byli ludzie zaskoczeni, o, a jednak wygrał, nie dał sobie zrobić jakimś walce krzywdy. No tu wydaje się, że to jest jeden most za daleko, ale to jest walka, o której można tylko marzyć. Walka o tytuł mistrza świata i walka za naprawdę solidne pieniądze. Dziękujemy panu serdecznie.
za porcję pytań. Tutaj kolejne pytanie z czatu, Janusz. Mayweather w swoim prime time versus Pacquiao. Także w szczycie formy. I teraz pytanie, w jakiej wadze, prawda? W jakiej wadze by walczyli? Czy to będzie waga? Wiadomo, że oni walczyli w wadze nawet junior średniej, półśredniej, junior półśredniej, lekkiej, junior lekkiej. No pytanie w tej wadze. No ale załóżmy taki wariant, że sami sobie są w najlepszej formie, wybierają taką wagę. Taki catchweight. No, z jednej strony byśmy mieli fantastycznego kontrboksera, genialnego defensora, jakim był Mayweather. Mówię był, bo nie sądzę, żeby wrócił do czynnego boksu. Być może jakaś walka znowu gdzieś w jakimś dla zamkniętego grona za miliony dolarów. Bo Pacquiao też jeden i drugi niezwykły, no, na swój sposób. Walka, która się odbyła za te nieprawdopodobne pieniądze w Las Vegas, chyba rozczarowała wszystkich, ale wyraźna wygrana Mayweathera. Ja mimo wszystko, mimo że naprawdę doceniam, bardzo doceniam, uważam, że to jest fantastyczne, to czego dokonał już, a dalej dokonuje Pacquiao, to jest coś wyjątkowego, to ponieważ lubię kontrbokserów, uwielbiam takich defensorów jak Mayweather, postawiłbym na Mayweather. Mamy kolejnego słuchacza, witamy. Dobry wieczór panowie. Skąd pan do nas dzwoni? Z Krakowa. Miło. Słuchamy pana. Mam tu dwa pytania do pana Janusza. Pierwsze pytanie dotyczy takiej potencjalnej walki, którą na pewno każdy fan boksu chciałby zobaczyć. Errol Spence Jr. versus Terence Crawford do 3 pasy mistrzowskie w wadze półśredniej. Jak by pan to widział? No, bardzo cenię Crawforda, znakomity pięściarz, do tego świetne warunki fizyczne, natomiast uwielbiam Crawforda. No i teraz jest, a znając sobie jednocześnie sprawę, że jakby kategoria półśrednia to nie jest naturalne środowisko dla Crawforda. Dla niego idealna waga to jest waga junior, półśrednia, z kolei Spence półśrednia, myślę, że dawałoby sobie też radę w kategorii wyższej, czyli junior średniej, a więc tutaj jakby przewaga fizyczna będzie, jeżeli takiej walki dojdzie, po stronie Spence'a. Stare porzekadło bokserskie mówi, że jak się spotyka dwóch świetnych pięściarzy, to wygrywa większy, silniejszy w tym przypadku Spence, ale mówię, są wyjątki od reguły i ja, ponieważ uważam, że widzę przebłyski geniuszu w boksie Crawforda, postawiłbym na Crawforda. Ja w tym względzie mam trochę inne zdanie, natomiast no, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście wynik tej walki byłby rzeczywiście trudny do przewidzenia. Ale domu, którego nie ma, bym nie postawił. I drugie pytanie dotyczy sytuacji w wadze junior średniej, czy tam super półśredniej, zależy jak nazywać, bo ogólnie tam czołówka jest bardzo wyrównana. W styczniu Jason Rosario pokonał Juliana Williamsa dosyć sensacyjnie. Przed czasem mistrzem WBC pas odzyskał Jermel Charlo, pokonując tego Harrisona. No i WBO posiada teraz Patrick Teixeira. Jeszcze jest grupa wyścigowa z Larą, Castanio. Kto według pana Janusza jest tu najlepszym pięściarzem w juniorze? No i to jest naprawdę fajna waga dzisiaj, fajna waga. Myślę, że już Lara każdemu mógłby dać trudną walkę, ale raczej tutaj już mu nie wróżę tego, że wróci na tron i zostanie królem tej kategorii, chociaż do dziś uważam, że wygrał z Saulem Alvarezem, ale to już było ładnych parę lat temu. No, podoba mi się Jason Rosario, muszę przyznać, w tym ostatnim pojedynku, naprawdę. Tutaj najlepszy byłby turniej, taki w rodzaju WBSS. Także myślę, że taki turniej by rozstrzygnął. Natomiast tak patrząc na to, dziś, gdybym tak miał stawiać, to raczej byłaby taka hazardowa historia. Postawiłbym na Charlo, ale naprawdę stawka byłaby bardzo mała, którą bym postawił, bo nie zdziwiłbym się specjalnie, gdyby Charlo na przykład przegrał z Rosario. Tak, w tej kategorii wagowej. Bo zapomniałem o Michelu Soro, z iworyjskiego pochodzenia. Ostatnimi czasy niestety tylko we Francji walczy, a naprawdę wydaje mi się, że on ma potencjał. Bardzo dobra walka ostatnio z Witu. Wcześniej minimalna przegrana z Castanio, który wtedy jeszcze nie był tak znanym zawodnikiem. Przyjechał jako właściwie, jak można powiedzieć, tak no name z Argentyny, a wygrał dosyć bliską walkę we Francji. I
Jak wy panowie widzieli jego przyszłość w junior średniej, bo uważam, że może się zakręcić koło tych patów, nie uważam, by był gorszy od Jasona Rosario. Tutaj będzie trochę, tu możemy się spodziewać najróżniejszego rodzaju przetasowań w tej kategorii, dlatego w pewnym momencie nawet pomyślałem sobie, jeżeli nie miałby tak najmniejszych problemów ze zrobieniem tej wagi junior średniej, dlaczego nie miałby z niej spróbować swych sił na przykład Maciek Sulecki. Jak on twierdzi, że nie byłoby żadnych problemów, żeby zrobić limit tej kategorii, być może byłoby to lepsze rozwiązanie niż szukanie jakby szczęścia w tej bardzo mocnej, jak zawsze zresztą kategorii średniej, bardzo, bardzo trudnej. Także kto wie, ale na razie na to się nie zanosi, przynajmniej na tę zmianę nic o tym nie słyszałem. Natomiast tu mówię, to jest waga, która nie ma swojego faworyta, ona wyłoni dopiero króla po jakimś czasie. Ja myślę, że tutaj będą liczne przetasowania. Natomiast na zawodnika, o którym pan powiedział, też podoba mi się, uważam, że to jest naprawdę dobry zawodnik, może dać jakąś naprawdę dobrą walkę o tytuł, ale nie sądzę, by został mistrzem. Tak, ten turniej byłby w tej kategorii wagowej rzeczywiście czymś wspaniałym. Dziękuję panu serdecznie. Mamy jeszcze już prawie na zakończenie naszego programu jedno pytanie z czatu internetowego. Czy Usyk ma szansę na mistrzostwo świata królewskiej kategorii? O, trudne pytanie, dlatego że to jest kolejny pięściarz, którego trudno nie lubić za jego styl, bo to jest taki, to jest większy Łomaczenko, a więc boksuje inaczej niż wszyscy. No ale mówię, tak się składa, że mistrzami tej kategorii i w tym bezpośrednim zapleczu tej kategorii, wyłączając tylko Andy Ruiza Juniora, są pięściarze dwumetrowi. A więc tu będzie problem. Mamy i Joshua, wciąż jeszcze Wilder. Myślę, że nie powiedział ostatniego słowa. Mamy przecież Tysona, który jeszcze jest od nich wszystkich większy. Idzie to młode pokolenie, prawie dwumetrowców. No jest i zobaczymy, co będzie z Toną Yoką, mistrzem olimpijskim z Rio. Jak se w tej dalszej fazie będzie dawał też prawie dwumetrowy Hrygowicz. Troszeczkę niższy, więc 95-6 DBA, zobaczymy, czy wygra z Jonesem. No tutaj jest naprawdę bardzo ciekawa, jest waga ciężka. Pierwsza odpowiedź to już będzie walka z Chisorem, który przecież nie należy do tej ścisłej czołówki kategorii ciężkiej. Moim zdaniem, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że właśnie styl Chisora nie będzie odpowiadał Usykowi, że nie będzie bardzo miał go jak powstrzymać, bo nie ma przecież jakiegoś potężnego ciosu, że znakomite nogi i odwrotna pozycja to może być troszkę za mało. Ja uważam, że z Chisorem sobie Usyk poradzi, ale nie wiem, czy sobie poradzi z tymi olbrzymami. I myślę, że z tym będzie miał problem, bo jeżeli ktoś wspomina walkę z Joyce'em w USB, no dobrze, tylko że Joyce to jest po prostu zawodnik bez fantazji, bardzo silny fizycznie, dwumetrowy. Wtedy jeszcze miał bardzo niewielkie doświadczenie, tak naprawdę, bo on bardzo późno rozpoczynał boks w wieku 24 lat. Wygrał z Medvedevem, wtedy Medvedev miał jeden tytuł mistrza świata za sobą, kiedy wygrał z nim w USB. Życzę mu jak najlepiej, mówię o Usyku. Myślę, że da świetne walki, ale jeżeli nie będzie jakaś wyjątkowo, na przykład chętnie bym zobaczył jego walkę na przykład właśnie z Andy Ruizem Juniorem. No, to byłaby na pewno walka ciekawa, ale czy Andy się pozbiera, czy... Się dopomagał się już walki. No tak, tak, wiesz, no, on się dopomagał, tylko że miał ogromną szansę. Dał mu w jakimś sensie ten los, walkę i to, że dostał walkę z Joshuą, wykorzystał ten los znakomicie, zdobył 3 tytuły, zarobił kupę pieniędzy, później jeszcze był ten rewanż w Arabii Saudyjskiej, ale tam już no, naprawdę niczego nie pokazał, bo się zwyczajnie nie przygotował. No, a dzisiaj chciałby Fury'ego. A dzisiaj tak. Chciałby, prawda, Fury'ego, a więc to być może byłby to tylko już skok po kasę, nic więcej. Proszę państwa, i to wszystko, jeśli chodzi o to wydanie magazynu Boxing Talk w kanale sportowym. Następny magazyn w sobotę wielkanocną, także o godzinie 20:00. Będziemy także odnosili się do tych ekranizacji biografii wielkich pięściarzy i oczywiście będziemy również odpowiadali na pytania państwa i z czatu, i na telefony. A być może już coś się wydarzy w boksie. No, nie myślimy tutaj o walkach, bo w ciągu tego tygodnia na pewno żadna wielka walka nie dojdzie do skutku, ale być może ktoś zapali już jakieś światełko w tunelu, będziemy coś więcej wiedzieli o przyszłości. Box. Tak, i w tej sprawie, i wielu innych, oczywiście cały czas trzymamy rękę na pulsie. Dziękujemy państwu serdecznie. Janusz Pindera. Dziękuję bardzo. Znakomity ekspres pięściarski i oczywiście Edward Durda. Dobranoc.